Więc chciałbym mówić o Clojure, ale to nie będzie taka zwykła prezentacja, bo ja się na Clojure nie znam. Natomiast chciałbym powiedzieć o tym, co mnie w tym zafascynowało i co sprawiło, że zaczęliśmy ten Clojure u nas wdrażać, nie? Mimo, że go nie znamy. Na początku miałem trochę pytań, kto z Was słyszał o Clojure, zanim zobaczyło ten plakat? A ile z Was programuje funkcyjnie? Nie wiem, są ludzie, super. A w Clojure? Nie! Produkcyjnie? Świetnie. Bardzo fajnie. To po połowie mnie zmienicie. To powiem coś o sobie. Pracuję baletą. W międzyczasie jestem w szkół, ale na punktu się znam, nie? Więc... no i nie jestem ekspertem Clojure. I tak, chciałbym zacząć od tego, co zobaczyłem ostatnio na jednym kursie MIT. Jak ludzie w latach 70-tych, 80-tych zaczęli uczyć w ogóle programować, to nie startowali tak jak u nas od Pascala, tylko startowali od ISPA. Ale co mnie zafascynowało, że oni na początku, na samym początku tych wykładów mówili, czym się zajmują, nie? Przedmiot się nazywał Computer Science, po czym na pewno to nie jest science, może jakaś wersja myślenia, nie? Prawdopodobnie też nie jest to związane wcale z komputerem. Bo błąd, który jest, błąd myślowy, który się popełnia, jeżeli dziedzina jest bardzo młoda, jest taki, tak jak w starszym Egipcie, była warstwa kapłańska i oni wyznaczali tereny, które będą niezalane przez nimi. Tak jak ta geometria, mierzenia ziemi, nie? A teraz każdy, kto przychodzi po sobie kurs geometrii, w ogóle się tym nie zajmuje. Więc czym się zajmujemy? Ja bym strzelał, że zajmujemy się zarządzaniem procesami. Może złożonością, może czymś takim. Jest bardzo fajna książka, Mythical Minimum. Ona też jest z lat 70. To jest dużym fanem. W tej książce była taka historyjka, że masz zespół 5 deweloperów. Pracujesz przez rokiem, przez rok nad czymś. I po roku przychodzi do klienta i on tu, nie? On to bierze do kosza i się pyta, a ile zajmie napisanie jeszcze raz? On trwało rok, 5 osób. No to tak, kto twierdzi, że mniej niż pół roku? Mniej niż 9 miesięcy? Mniej niż rok? Okay. Więcej niż rok? Okej, mamy 90% niezdecydowanych deweloperów. Okej. Ja bym strzelał, że mniej niż rok. To, co zazwyczaj dzieje się pomiędzy, to jest to zarządzanie procesami. To jest nauka, w jaki sposób one przebiegają. A samo naczerpanie ich na komputerze jest mniej istotną częścią tych urządzeń. A co naprawdę robimy? To robimy, nie? Zarabiamy pieniądze. I teraz z takiej perspektywy, z takiego myślenia, które ja osobiście mam, czy udzielacie, zobaczyłem kiedyś jeszcze IKEA. Gdzieś go kojarzy, tego pana? O, to jest twórca Clojure. Jego toki są świetne, naprawdę świetne. I teraz jest tak, jeżeli chciałbyś zacząć od Clojure, nie zaglądaj do kodu. Posłuchaj najpierw, o czym on mówi. Jak zobaczysz kod, zobaczysz te nawiasy, uciekniesz, nie? Z krzykiem. To kiedyś Laskowski jeździł po Polsce i nauczał Clojure i wszyscy uciekali, nie? Teraz mówił skali. Więc zacznijcie słuchać od tego. I co jest fajne, pierwszy tok, jaki jego zobaczyłem, zaczynał się nie od tego, jak fajny jest język, jak się fajnie w nim pisze, tylko o relacji kosztów do zysków, o ROI, o czasu na rynek, który się wypuszcza. Nie? Czyli coś, co wydaje się jest esencją naszej pracy. Nie? Wiem, fajnie by było powiedzieć o programowaniu, nie? No tak. I to czym nie jestem, albo do czego nie chcę Was zachęcać, to nie chciałbym takiego mentalnego podejścia, jakie zazwyczaj jest, że oj, znowu framework w JavaScriptie, nie? No i jest super. To, co jest fajne w społeczności Clojure, które zobaczyłem, jak już zobaczyłem, że chce się go uczyć, no to wszedłem na forum i się pytałem, ej, a jaki framework na początek, nie? Ja tam backend, tu restowe serwisy, to ja bym chciał
coś napisać, nie? A oni mówią, że nie, są facze frameworki, ale nikt ich nie używa tak naprawdę. Okrążu ma malutkie części i sobie z nich składasz program i tak dalej. To brzmi jak taka obietnica, którą ktoś dawno temu powiedział o Javie też, nie? Ale wygląda na to, że to jest prawdziwa, nie? I oni się jakby nie podniecają kolejnym nowym frameworkiem, tylko przychodzą i mówią, okej, okay, masz małe części, to sobie jakoś bez działa. A tego pana, kto kojarzy? Też słowo, nie? A czy kto czytał clean code? Trochę lepiej, nie? To jest autor clean code, mówię go. To, co jest ciekawe, to od jakichś 2 lat on myśli i nauczał Clojure. Zna się, znaleźć teraz takie toki na dżugach, bo dużo lepsze od moich. Jeszcze ich nie mam. Których mówi o Clojure, mówi, odnosi różnych rzeczy, ale pierwszą rzecz, która jest bardzo ciekawa, mówi o tej książce. Ta książka to wyciska połeczy dla programistów, jak nie czytaliście, warto. Ona mówi o tym, jak programować, oczywiście w Lispie, nie? Natomiast na 262 stronie, jak mówię, Bob zauważył, jest ta książka taki idzie koncept za konceptem, nie? Na 262 stronie jest napisane, że oni teraz przepraszają. Że teraz wprowadzą bardzo brzydki koncept, ale nie da się tutaj pracować bez tego. I wprowadzają przepisanie do zmiennej. Nie? To przepisanie do zmiennej to jest coś, od czego normalnie każdy człowiek, ucząc się jakiegokolwiek języka, praktycznie zaczyna, nie? To więc, jak wyglądała ta książka wcześniej, jest coś takiego w programowaniu funkcyjnym, jak w substitution modelu. To znaczy, że masz funkcję i podmieniasz ciało za definicję. Tak do końca, nie? I się okazuje, że 262 strony konceptu da się tak przedstawić, a potem już się nie da, ale bardzo przepraszam, nie? Jakby powiedział jeszcze kilka rzeczy. Jedno z nich jest takie spostrzeżenie, które każdy, kto teraz wprowadza języki funkcyjne, bardzo lubi. Że tak, idzie liczba tranzystorów, nie? No to więcej podwaja się tam co rok chyba. Ale tu w okolicach 2003 roku nastał pewien problem, że stanął zegar. Samo zegar, już procesory nie są szybsze. Co pamiętam, że tam w 2003 to 3 GHz fajnie ten, a teraz mam tam 2,4, nie? Nie tylko spadł zegar, ale też moc pobrana, nie? Znaczy to ma się w jakiejś relacji. Ale też zatrzymała się stosunek tego performance'u do zegara. No i teraz, co z tego wynika? Wynika z tego, że prawdopodobnie tak jak teraz mamy 4 albo 8 korów, kto ma 8 korów? Fajnie, nie? Prawdopodobnie za rok, za 2, za 3 będziemy mieć po 100-200 tysięcy korów, nie? Ta zła wiadomość, która jest, obecny model programowania nie pasuje do tego. Nie pasuje do programowania spółdzielnego. Jak ktoś programuje spółdzielnie, to myślę, że to wie, że to jest, jakby powiedzieć optymistycznie, trochę problem. No i trzeba się przestawić. Gdzieś ktoś próbował zrobić obietnicę, że może systemy operacyjne zrobią to za nas, ale nie ten droga. I teraz trzeba będzie zmienić coś myślenie. Lispy się do tego doskonale nadają, ale dlaczego lispy nie są popularne, nie? Lisp był jednym z pierwszych języków, jakim myślono. Ja, zanim powstało programowanie strukturalne, diaspora napisał te swoje papiery, to lisp już istniał. O czym jeszcze sobie powiemy. Natomiast dlatego, że lisp jednak trochę pamięci więcej wie niż no, inne programy, nie? Ale to, co jest ważne, to koszt pamięci dramatycznie spada, nie? To, co parę lat temu było bardzo, bardzo drogo, albo mieliśmy po 8 mega RAM, żeby puścić Mortal Kombat, to teraz mamy gdzieś tam gigabajtów, nie? Na wschodzą czasy Big Data, gdzie tych tam terabajtów danych to się przerzuca w jedną i z drugą stronę. A 3 dni temu była impreza w Allegro, nie? Takie pół Allegro się zjechało i dostawaliśmy, żeby wejść i się napić piwa, tak jak tu, dostawaliśmy takie opaski, nie? I zapięciem do tej opaski jest 8 giga sticka, nie? Coś, co podejrzewam, że parę lat temu mogło być warto fortuny. Więc myślę, że pamięć już nie jest problemem. Co więcej, asynchroniczność teraz jest wszędzie. Która mniej więcej wygląda tak. To się tego zaczyna. Ta asynchroniczność, to nawet jak piszesz w JavaScriptie frontend, to masz asynchroniczność wyglądanie, to jest user. I w
asynchroniczny sposób, ona się porozumiewa z serwerem, nie? Jakimiś Ajaxem, czymś, nie? I problem jest to, że większość języków ignoruje tę asynchroniczność. Nie? Może poza głową, poza tymi rzeczami. Natomiast one nie dają wam żadnego wsparcia do tego, żeby móc asynchronicznie łatwo pisać, bo łatwo się o tym myślało, nie? Kto był tam, ten wie. Okej. Okay. Teraz czym się w ogóle różni funkcyjne programowanie od obiektowego? Nie jestem w stanie przygotować dobrego toka ani kursu o tym, bo to trzeba bardzo ładnie zrobić, zresztą Jessica Kerr pewnie świetnie to powiedziała. Natomiast w programowaniu obiektowym budujemy super, świetną, wielką maszynę do tego, żeby rozwiązała nasz problem, nie? A programowanie funkcyjne przypomina taki pistolet na gwoździe, że mamy jeden sposób rozwiązywania problemów, nie? I cokolwiek idzie, tak rozwiązujemy. Zaraz powiem jak, nie? Tu symulator programowania obiektowego. I pytanie. Jaka jest najczęstsze powtarzające się kawałek kodu w JavaScriptie? Callbacki. Słucham? Callbacki. Prawie. Tak? Bo zrozumiałem, że mogę tak robić. To jest najczęściej powtarzający się kod w JavaScriptie. Ale co jest ciekawe, najczęściej powtarzającym się kodem w Clojure jest to. Przecież wszyscy uciekają, a przy tym do góry nie powiedzieć czemu, nie? Bo te kabli brace są takie ciekawsze. Natomiast jest pewne wytłumaczenie do tego, i to będzie też za chwilę widać. JavaScript tak naprawdę jest lispem napisanym w C, nie? Znaczy takim z myślą o C. Jakie były moje pierwsze wrażenia, jak zacząłem pisać w lispie? Takie. Znaczy tak mi szło, nie? Nadal powiem takie. Ale mi się podoba, nie? Tak się czułem. Znaczy, tak się czuli ludzie, którym o to opowiadałem. Najgorsze, co możesz zrobić, jeżeli chcesz komuś namówić na to, żeby pisał w lispie, to pokazać mu kod. Przełączę slajd. Pokazać kod. Dlatego zaraz pokażę, ale problem jest taki, że jesteśmy tak nieprzyzwyczajeni do tej składni, że po prostu chcesz uciec z krzykiem. Więc jak chcesz spróbować, najpierw posłuchaj, dlaczego tak jest, weź toki Ritchiego, zachęć się, nakręć i wtedy dopiero to będzie odwaga ku temu, nie? Za dużo cebu. To jest John Mark Carty. Kto go zna? O! No to jest pan, który wymyślił LISPA. Wymyślił też interpretatory, wysokie metaprogramowanie wysokiego levelu, garbage collection, programowanie dynamiczne, funkcyjne, rekursywne. To wszystko zrobił po to, bo potrzebował rozwiązać jakieś problemy takie sztucznej inteligencji, nie? Wygląda dosyć impresywnie jak na jeden problem. On to zrobił prawie naraz, nie? Polecam pana, bardzo fajny. Clojure pomocienie z LISPem. Jest bardzo dużo kłótni w internecie o tym. Ale jak wygląda Clojure, nie? Jak się szybko go nauczyć? Generalnie Clojure ma bardzo prostą składnię. Tak jak na przykład w Java, albo w jakimkolwiek języku, możemy napisać F tam, i dwa parametry, to trzeba siłą woli sobie wyobrazić, że to F wciskamy tu, no i już mamy Clojure, nie? Tak naprawdę ten zapis nie jest taki nienaturalny, nie? Tylko po prostu trzeba to F włożyć do środka. No i tu przykład jakiś tam z kodu przeciętny, nie? Że to wystarczy włożyć i tam są potem parametry. Tak naprawdę to jest lista w Clojure, a co teraz będzie? Okej. Okay. Podstawowy struktur danych to właśnie jest lista, nie? Może być liczby, może być jakieś tam sobie zmienne. Można napisać list, to jest wywołanie funkcji, która tworzy tą listę. Wszystko jest funkcją, nie? Natomiast dlaczego to działa na czymś tamto? No, generalnie jest konwencja taka, że pierwszy argument listy to jest funkcja, która będzie wywołana. Nie? Tak naprawdę, żeby się nie wywołała, to trzeba taki apostrof dodać. Są listy, są wektory, nie? Tam jak w Groovim, mapy. Mogą być przecinkami, mogą być bez. Jak ktoś pisał w Groovim, to te dwie kropki są całkiem fajne. To są keywordy. Można sens zrobić. To już prawie jak w Perlu. Witam. I wszystko może się zamieszczać. Co jest w tym fajne, to że to jest struktury, są tak zwane persistent data structure. To znaczy, że jak mamy listę, kto programuje w skali? Mało. Słowo.
Tak jak w skali, ale to może zły przykład w razie, czy jak mamy listę i dodajemy coś do niej, to dostajemy w rezultacie drugą listę, która ma przełączony jeden element. A ten element, który wskazuje na tą listę, przez co nie jest tak, że przekopiujemy wszystko, nie? Jak ktoś czytał książki Locha, to wie, że trzeba te niemutowalne struktury używać i tak dalej, to Clojure ma świetne wsparcie dla nich, nie? Dajesz kawałek, poszerza to. To jest o tyle ciekawe, bo Clojure jest językiem hostowanym, to znaczy, że może być sobie żyć na JVM-ce, albo może żyć na .NET-cie. W sumie masz te same funkcje, masz te same składnie i tak dalej, nie? Ale możesz też kompilować się do JavaScriptu. No jest taki framework on, nabudowany na Reakcie. Dobra? To na Reakta, który się co o czym mówię? Okay, React jest takim frameworkiem, który zrobił Facebook. I on tam widzi, że was wymyśli genialny sposób, jak tam zarządzać Google. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że po tym jak zobaczyli, jak ktoś nabudował na tym Reakcie OMA i użył tych niemutowalnych danych, że to jest dużo szybsze, dużo bardziej wydajne, to oni przyjęli to z powrotem, czyli ta technologia facebookowa zaadoptowała ten koncept. I teraz wszystkie struktury danych tam są niemutowalne. Przeczytajcie o Reakcie, jest fajnie, naprawdę fajnie. Nie chodzi o to, że... Drugi koncept, który jest fajny też, to jest ten recursion. Problem z rekurencją w Java jest taki, że jak zrobimy sobie funkcję rekurencyjną i ona tak dużo będzie chodzić, to ona się wsypie po prostu, nie jest tak overflow. Ten recursion to jest coś takiego, że jeżeli rekursja jest odpowiednia, to znaczy wywołuje samą siebie, to następuje optymalizacja ramki i stosu i po prostu na innej ramce on jest sterowany, nie? Nie mamy z tego overflowów. Generalnie zasady tego języka są bardzo proste, tak jak w szachach, nie? Tylko tak samo jest z szachami, nie? Że są proste reguły, ale prowadzą do nietrywialnych rozwiązań w grze. I tak samo z Lispem. Trzeba trochę z nim popracować, zobaczyć, jak się funkcje nie pisze, żeby zobaczyć, że to jest fajne, nie? To jest punkt do prowadzenia listowej. Okej, trochę kodu, nie? Pokazałem, jak kodu zrobimy. Jak macie jakieś pytania w trakcie albo hejt, to proszę śmiało. To nie jest moja prezentacja, to jest prezentacja Chrisa Forda. Jest kawałek Clojure. Nie chodzi o to, żeby rozumieć wszystkie składnie, nie? Tylko zobaczyć, jak fajnie się to bawi, nie? To jest tak, wiemy, że wszystkie takie rzeczy związane z dźwiękiem, z muzyką, to są tak naprawdę oscylacje sinusoidalne, jakiś fal, nie? To jest jakiś koncept matematyczny. To, co tu jest, to jest rend. To jest coś takiego, że można wpisywać na bieżąco kod Clojure i on się wykonuje. W skali też taki jest, pewnie będzie w Java 9 super sprawa, nie? I to, co mamy tu zapisane, to tak naprawdę to znaczy, że robimy jakiś dźwięk, czyli wybieram sobie częstotliwość, korzystam z fantastycznej biblioteki, która pozwala zrobić... Tyle? Fajnie, nie? Dobrze. Ale taki dźwięk jest bardzo taki niezbyt przyjemny, nie jest estetyczny, więc możemy dodać składowe harmoniczne. Ktoś grał na jakimś instrumencie, to pewnie wie trochę więcej o tym. Składowe harmoniczne, one tam jest zapisana proporcja, nie? Że tutaj 0, tam nie, co ileś. Nie, i ta proporcja powoduje, że nasze bip. Brzmi trochę bardziej jak dzwonek. Nie w takim słabym keyboardzie, ale zawsze. A może składowy przykład akustyczny dodać. Natomiast generalnie jest tak, że muzycy nie posługują się hercami. Czymś bliższym w rozumieniu jest na pewno MIDI. No i teraz mamy jakąś tam funkcję, która będzie konwertować herce na MIDI. Czyli jak mamy dźwięk numer 69 według nomenklatury MIDI, to tam zaproblenie jakieś wyszło. Mam nadzieję, że nie macie słowa absolutnego, to nie słyszycie różnicy. No i teraz możemy zmodyfikować naszą funkcję, żeby przechodził sobie numerek MIDI. No i po prostu zrobimy ten dźwięk BEL z hercami, nie? I zaczynamy wprowadzać więcej muzycznej notacji, nie? Czyli wprowadzamy nutki, co to znaczy, że coś gramy, co to znaczy, że gramy równą melodię. No i to jest przykład takiej równej melodii, która zagra zakres... Mm-hmm.
To jest gamma chromatyczna. No to wprowadziłem jeszcze sobie skalę. Skala generalnie to jest taki konstrukt muzyczny, który mówi, że co którąś nutkę opuszczamy, nie? Co drugą, co pierwszą. No i to jest majorowa gamma. No i możemy zdefiniować, co to znaczy, że jest gamma C, nie? I kolejne kursy są potem kolejne. Co to jest krzyżyk i bemol? Ilu z Was gra na taki krzyżyk, nie? To generalnie odpowiada inkrementacji i dekrementacji, nie? Czyli jest dokładnie to samo. Możemy powiedzieć, co to jest gamma minorowa, bluesowa, chromatyczna. Możemy spróbować tą melodię zagrać. Na przykład w C-sharp major. Ale możemy też wziąć te zacząć. Tylko mówię, że bo nigdy nie chodzi dobrze. Absolut, czyli przyjacielem. Albo możemy powiedzieć, co to by znaczyło w tej skali plusowej tutaj. Kapsulok. Nienawidzę, jak ludzie programują naszego na scenie. Nikt nie wychodzi, nie? Natomiast to, co tu widać, ta składnia jest bardzo prosta. Po prostu te funkcje się składają, nie? Mamy sobie wysłanie. Będziemy mieć prostą robinkę, rolling boat. Pewnie nie znacie. Na razie nie mamy konceptu takich nut, więc to są wysokości, na których będziemy grać, a to są czas trwania tych nutek. Możemy zobaczyć, jak wygląda. One są włączone, nie? To jest, ile będzie trwało, a tu na jakiej wysokości. Wprowadzimy sobie jeszcze tempo. Teraz możemy sobie powiedzieć, że zagramy rolling boat w określonym tempie i w C major. Komentarz jest funkcją. To jest taka funkcja, która nie robi ciałem nic. Łatwo się dopisuje dzięki temu. Zatrzymuje ewaluację argumentów z makro. Ale możemy też wziąć funkcję, możemy na przykład w skalacji minorowej to zagrać. Oczywiście nie istnieje wersja tej piosenki w wersji minorowej, natomiast możemy usłyszeć, jak by brzmiała. Już taka smutna próbowa, nie? Więc dalej wprowadzamy do tego konceptu. To, co jest ciekawe, to te wszystkie koncepty to są kolejne transformacje na danych, nie? Nie robimy nic magicznego. Są głębsze struktury muzyczne, na przykład kanon, kanon to jest taka struktura muzyczna, że robi przekształcenie na muzyce. Na przykład gra coś z opóźnieniem drugi raz, albo odwraca, albo odwraca nutki z wysokościami i coś robi, nie? No i mówimy tylko z prosty kanon, że po jakimś czasie wchodzi następny, interwałowy, jest spuszczany, to jest taki, że się zbijają pasem. Możemy posłuchać, jakby brzmiał kanon naszego rolnego. Geniuszy muzycznych był Bach. To się okazuje, że jego muzyka to jest muzyka przekształceń matematycznych, nie? To jest kanon Alaparta i on nie jest zapisany nutkami, on jest po prostu zwykłą złożeniem funkcji, że gramy go jako interwał zrobiony z lustrem, przesunięty o 3. I to, co jest fajne, mam nadzieję, że się uda, nie wiem, jak z rzutnikiem, to, co możemy, wyprodukowaliśmy, to możemy przekazać na różne wyjścia. Czyli możemy je zagrać, albo sobie narysować. Zobaczyć te nutki. Zrobimy.
mogę znaleźć coś takiego. Możecie wyświetlą nutki też. Dobra. To tyle. Dalej będę teraz rozmawiał, już wystarczy kogo. Słuchaj, jak się wstrzymałem, to jak chcę spać z DJ-a? Dobra, zapomniałem powiedzieć, ale to jest fajna sprawa. Bo generalnie Teamplay wspiera tak bardzo ogólnie, tak samo jak na przykład w Groovy, nie? Że oczywiście nie wszystko, ale tyle się domyśli to jest. Czyli możemy sobie przychodzić do metod, możemy przychodzić też do metod, które są napisane w Clojure. Mamy podpowiadanie, nie? Czyli tak całkiem znośno. Da się pocałować. Da się. Znaczy ironia losu jest taka, że pracując w tych pismach, to nie jest takie potrzebne. Można w notatniku, nie? To kiedyś było moje marzenie, żeby pisać w języku, można w notatniku je robić. Czy ktoś potrafi wskazać mapy w tym interfejsie? Okej, okay. Jakoś jest, nie? Generalnie ten interfejs ma kilka wad, taką nadmierną specjalizację. Jest tam kilka map zwracanych, ale one są zwracane różnie, nie? Niektóre zwracają wartości, niektóre pozwalają je zmieniać. Ale co najgorsze jest to, że to co przyszło, to było całe mapą, nie? Takie zapytanie HTTP to jest po prostu mapa, która przyszła do ciebie. I teraz w sieci Java to robimy, nie? Robimy dużo skomplikowanych obiektów, które ten koncept mapy zawiera. To są te nasze mapy, które były. Każda z nich jest trochę inna, nie? Każda trochę inaczej zwraca. Fajna sprawa. To przypomina trochę coś takiego. Albo coś takiego, takie też magnetyczną maszynę. A funkcje, które możemy użyć na tym, to nasze początkowe funkcje, które mamy, i one tak są okrajane przez te części interfejsu. Na końcu okazuje się, że musimy jednak sami swoje osobiste funkcje napisać, które będą bazować tym serwletem, nie? Jakiś problem, który jest w tym, jest taki, na przykład to twórcy PlayFrame'ów, na pewno ludzie, którzy korzystali z PlayFrame'ów, doświadczyli, że jak się odłączą od serwletu, to stwierdza, że nie są fajne, to nagle się okazuje, że połowa bibliotek się nie działa. Bo niby wszystkie są ładnie strategiami opakowane, ale musisz implementować interfejsy serwletowe. Jak to ma w Clojure? W Clojure to jest po prostu mapa, nie? Current braces, tak jak było pokazane, te kropki to są OK. Ten sobie ukradł, poprzedni też. I to, co jest fajne, to te rzeczy, które zawsze używasz do przetwarzania map, taki zestaw funkcji, możesz nadal to użyć, on nadal będzie działał. Nie musisz robić mapowań, dodatkowych obiektów. To, co jest ciekawe, to tak, że większość takich na przykład mikroserwisowych aplikacji wygląda tak, przynajmniej tak zrobionych zgodnie ze sztuką, że przychodzi request, opakowuje obiekty, zostanie przekształcony na obiekty domenowe, to zostaje coś przetworzone i być może chyba z danych na następne obiekty przemielone, a można to sprowadzić do pobrania mapy, przekształcenia mapy i zapisania mapy. Jest dużo prostsze. To jest takie prześmiewcze trochę, nie? Jak w Javie, to jest funkcja, która to co robi, to bierze zagnieżdżoną strukturę i zwraca płaską. To jest coś, co można by chętnie robić wiele razy przy takim podejściu. No, to jest trochę oszukane, na przykład w JDK8 można to dużo ładniej zapisać. Natomiast niektóre języki podejmują próbę robienia tego fajnie. To jest na przykład przykład z drugiego, w jaki sposób można zrobić JSON-a. Czyli robimy sobie jakiś ród, wkładamy, że jest person, można włożyć własne name, last name, nie? Z tego prawdziwy JSON wyjdzie, taki escape'owany w ogóle. Mamy funkcję, która tylko robi tą walidację tego JSON-a, żeby on wyglądał tak jak trzeba. Natomiast jedyne co robisz, używasz mapy. I teraz zobaczcie, że tu pod spodem jest bardzo dużo obiektów, które muszą coś przekształcać. Co więcej, przy każdej takiej bibliotece, a w drugim jest ich bardzo dużo w Javie też, które robią JSON-a, one są niekompatybilne ze sobą. Jak chcesz dołożyć jakąś funkcjonalność, dodatkowy obiekt, coś inaczej przekształcić, musisz przeczytać, jakie są interfejsy i się gdzieś wszczypnąć. Natomiast tutaj po prostu zmieniasz mapę. Coś podobnego jest z konfigami. Jak w Steambucie ostatnio jest duże wsparcie dla Gambi, miał one zwykłą strukturą, ale tak samo musi mieć parser, ten parser jakieś obiekty robi, ma gramatykę i tak dalej. W Clojure zazwyczaj konfiguracja się trzyma w takim podjęzyku Clojure, jak on się nazywa, różni się głównie tym, że nie da się go wykonywać.
zawiera struktury danego. Czyli po jednej stronie mamy skomplikowaną maszynę do uprawiania tego, którą też trzeba utrzymać, a w prawie mamy zwykłą mapę. No i to jest jedna z moich ulubionych reguł, że każdy dostatecznie skomplikowany program zawiera zabagowaną wersję Common Lispa w sobie. Właściwie mówią, że Common Lisp też. To bym sądził. Natomiast nie wszystko jest fantastyczne i są pewne obawy. Takie obawy, jakie można mieć, to na przykład dynamiczne typowanie. Bo wtedy refaktoring może wyglądać trochę tak. Przez dwa lata zdarzyło mi się pisać w Ruby, w JSON. Tam faktycznie był taki problem. Jak tylko zrezygnowaliśmy z notacji typów, to po tygodniu już kod był nierefaktoryzowany. Jak wygląda to w Clojure? Clojure wygląda tak, zaczęliśmy go używać w Allegro, bo są mikroserwisy. Mikroserwisy to jest taki kontroliński dla takich ludzi jak ja. Bo jest mały serwis, łatwo go przepisać. Polecam mikroserwisy. Dużo zabawek w tym można użyć. Ale co zrobiliśmy? Zrobiliśmy właśnie tak, że mieliśmy mały serwis, który ma 2000 linii kodu w Javie, przepisaliśmy go na Clojure, ma 150 linii. Czytelny. To musicie mi na słowo zaufać, nie pokażę, wiadomo, uciekliście. Natomiast mieści się na jednym ekranie 27 cali. To znaczy, że refaktoring jest bardzo prosty, bo na jednym rzut oka widzisz całą aplikację. No i to, co ludzie piszą w necie, bo to oczywiście nie jest jakaś bardzo wyrafinowana statystyka, to że Clojure ucina jedną codebase do jednej piątej. Też pewnie uciął tylko jednej linijki, ale udało się przeczytać. To, co jest fajne i co ułatwia integrację z czymkolwiek, jest to, że kod Java można wywołać w Clojure. Jest taki specjalny operator kropki i można wykonywać dowolny kod. Czyli cokolwiek używasz, jakkolwiek byś chciał przepisać, można kawałek po kawałku to zdemontować. Koszt adaptacji, to wbrew pozorom nie jest koszt taki językowy, to co trzeba pamiętać, to, że jak zachęcisz swój zespół, żeby spróbował czegoś takiego, to głównie to, o co prosisz, to prosisz o to, żeby ci ludzie przestali być ekspertami być może w swojej dziedzinie. Nie. Jak ktoś pracuje na czymś 10 lat, to jest przyzwyczajony, że bardzo dobrze wie, jak to robić, jak zebrać się na pewne problemy. I wydaje mi się, że jeden z większych problemów jest taki problem tego, że namawiasz tych ludzi na bardzo wiele, na to, żeby na chwilę stali się na chwilę juniorami i zaczęli się uczyć. Oczywiście ten proces jest bardzo szybki. Wydaje się, że po tygodniu różnych tutoriali wieczorami, to ludzie już potrafią to czytać. Jest jeszcze Clojure Script jest fajny, to jest hostowany. Jest taki, w ogóle takich hostowanych języków na JavaScriptie jest bardzo dużo. Jednym z nich jest Dart, to jest na Darta, słyszałem o Darcie. Dart był bardzo fajnym językiem, bo on został niesamowicie skejtowany, bo Hello World po kompilacji zajmowało 50 tysięcy linii, albo 5 tysięcy, ale dużo. Teraz poprawili to i zajmie około 40, natomiast dlatego napisałem, że Clojure Hello World skompilowany zajmie 2 linie. Czy jest wolny? Wolny jest sam start JVM, która kompiluje. Także jak chcesz na to pracować, na tego rekla, czy odpalić, on sobie kompiluje to. Fajne jest to, że jest możliwe debugowanie natywnie przeglądarki. To znaczy, jak postawisz kropę, to widzisz nie JavaScriptowy skompilowany kod, tylko ten kod Clojure. Można zakładać wszystkie haczyki. No i w projekcie jest tam 2300 obszarów, 70 kontrybutorów, czyli taki, co nie umrze za 2 dni. Jest też Clojure Async. Clojure Async jest taką biblioteką do przetwarzania równoległego. To, co jest fajne, to jest to, że on jest oparty na kolejkach. Chętnie pokażę, jak działa. Jak zdjęcie tę myszkę. Mówię jeszcze chwilę. Jest kawałek kodu. Nawiasem. To coś czyta z kolejki, to coś wrzuca na kolejkę. Takie dwa szlaczki. Kolejką jest też tutaj mountowanie, więc mamy zapętlone znaczki, które co jakiś czas wykonują się w różnej kolejności, przekazują swój numerek.
i to, co na końcu zrobione, to po prostu nasłuchujemy na tą kolejkę. Nie? Bierzemy 10 wartości. I tak to wygląda. I ponieważ one są różnymi tematami, to w JavaScriptie, gdzie nie mamy prawdziwej współbieżności, ale taką symulujemy. Czyli mamy więcej tych czerwonych, mniej zielonych, jeszcze mniej niebieskich. Taka sama składnia występuje w Go. Go coraz większą popularność ostatnio zyskuje, bo Go jest dedykowany językiem do rozwiązywania takich współbieżnych zależności. Natomiast w Go jest to cecha języka. Ktoś zobaczył, że fajne, i napisał bibliotekę do Clojure. To pokazuje pewną siłę ekspresji języków lispowych, że jak masz jakiś język, jakiś feature językowy i chciałbyś go sobie dodać, bo go nie ma, to musisz czekać, aż następna wersja Java wyjdzie, po prostu sobie dołożysz do języka. Jak się go uczyć? Bardzo mocno polecam For Clojure. To jest taka strona, która oprócz słabego wyglądu oferuje zestaw zadań, co można sobie wpisać w przeglądarce i sprawdzić, czy to jest dobre. To, co można zrobić więcej, to zobaczyć, jak ludzie, którzy są dobrzy w tym, co robią, rozwiązali te problemy wcześniej. Polecam bardzo. Jest kupa książek, też pokazuje na jakąś popularność. Będzie coraz większy hype na pewno. To, co mnie przekonuje do tego, to jest to, że zacząłem najpierw swoim kolegom opowiadać. Ja mam tych kolegów, co na pewno dużo lepszymi programistami ode mnie. Jeden z nich jest taki, że tylko prawidłowe narzędzie do tego, co robi, i tam się jakby nie podniesie tym wszystkim. I to wspomniałem w zaskoczeniu, po obejrzeniu tych tam filmików i czego, w jakimś czasie on przychodzi i mówi, ej, zobacz, chcę wdrożyć. Ludzie zaskakująco łatwo się na to łapią i ten czas powoli nadchodzi. To jest Adrian, cytat z jednego z większych ludzi w IT, takich zarządzających grupą programistów. W dużym skrócie mówi, że najlepsi programiści w Netflixie piszą w Clojure. To jest wypowiedź senior architekta Walmart Labsów. Walmart w niektórych częściach przeżył zupełnie, od deploymentu, po logikę, po cokolwiek na Clojure. No i sobie chwalę. Trochę nie powinno się znaleźć. To są niektóre filmy, które w tej chwili używają Clojure produkcyjnie, a ich jest dużo więcej. Na stronie Clojure można sobie sobie poczytać. Trochę ciekawe. To jest ranking popularności projektów na GitHubie w różnych językach. Clojure jest tutaj zaskakująco blisko Groovy'ego. Tam gdzieś jest Java do góry, co prawda, ale to znaczy, że już ktoś tego używał. To jest ta słynna socjotechnika odwołania się do tego, co robi tu. Hogwarts na swojej mapie radaru technologii. To jest taki radar, który wskazuje, co się próbuje używać, czego nie używać. Clojure jest adopt, tak samo jak Scala. Pytania? Jakie macie największe problemy codziennie z Clojure? Czy wystarczy z niego jako zespół? Na razie mamy mało, bo zrobiliśmy jeden mikroserwis, który dopiero wdrażamy. Także na razie jest niewiele. Ale macie jakieś takie, że podchodzicie jako zespół, nie wiem, po tej retrospektywie jakiejś tam i mówicie, no to było dla nas najgorsze, prawie do przebicia. Jeszcze nie ten czas na to. To nie jest takich osobistych doświadczeń, jest tak, że na początku są inne błędy, inny sposób myślenia, żeby się przestawić, nie jest to proste na początku, nie? Natomiast nie jesteśmy ani ekspertami, ani tam nie mamy tego wdrożone na jakąś większą skalę. To jest pierwszy eksperyment, jeszcze nawet nie obsługuje ruchu produkcyjnego. Także mam nadzieję, że za miesiąc powiem coś więcej. A jak z obsługą błędów? Z obsługą błędów, ale jak na przykład? Nie mam błędów tu. Nie, no standardowo jak gdzieś tam mam na najsprzątek, tak? Okej. Okay. Jest funkcja, która się nazywa throw, jest funkcja, która się nazywa catch. I one tak składniowo, wizualnie wyglądają dokładnie tak samo. Także to można robić bez problemu. Nie? Można też próbować nadużyć. Jest to zrobienie. A jak z listem? Dlaczego nie listem? Dlaczego listem? Znaczy powiedziałbym stojąc po tej złej stronie, że Clojure jest listem. Natomiast ponieważ Clojure jest na JVM-ie, to, że jest na JVM-ie powoduje,
że obsługuje bardzo dużo bibliotek. On jest, po tego co wiem, zoptymalizowany, ma bardzo ładną, interoperability. I teraz bo to, co daje Java, co jest fajne w JVM-ie, jest to, jak mnogość tych bibliotek, nie? Okej, okay. To tak, po prostu, okej. To czemu nie Flinga? Co? Flinga. To jest Haskell na JVM. Haskell. Bo typy są złe. Lisp jest sam sobie dobry. Tak naprawdę nie wiem dlaczego, nie miałem przyjemności jeszcze. Natomiast ten uderzył w tablet na tyle dobrze, że wydaje się nam dużo daje. Być może to jest dobry pomysł, pewnie też będziemy z czymś takim eksperymentować. Natomiast wydaje mi się, że brak typu w tym przypadku powoduje bardzo duże uproszczenia w kodzie. I duże niebezpieczeństwa. Jak współpraca z istniejącymi jakimiś narzędziami wyszukiwania, żadnych tam przeszkód nie ma po sprawie? To znaczy jest tak, można wziąć Clojure jako Leningena. W Leningenie to jest taki natywny w Clojure rzecz. Tak na razie piszemy, natomiast można też zimportować Clojure jako zwykły miar, który dokładasz do projektu, nie? Znaczy już to się ale nie wiem, tak? Buduje. No ja tylko powiem, że w Leningenie normalnie możesz się odwoływać do na przykład Mavenowych bibliotek. Spoko, możesz wszystko zaimportować, repozytorium importujesz i wszystko śmiga. Tak. Można kodować Mavenem albo Danem? Tak. Tak. Znaczy ten Leningen to jest ten kompleks niewymyślony jeszcze teraz, w tym miejscu. I że oni po prostu zrobili kolejną budowaczkę, tak jak każdy język, który sobie wymyślał. To mam swoje zdanie na ten temat, ale fajnie działa. Ta lista parametrów, które podałeś, jest chyba zbudowana przez CGI, jak pomyślałem, 15 lat temu. Czyli byście to zrobili na przykład, czy to było 15 lat temu? Więc pytanie było, że lista parametrów jest podobna do CGI, który było kiedyś. No, to jest pewnie dobre pytanie, natomiast pytanie, czy przez 15 lat wypoczyliśmy w tą stronę i że może te prostsze rozwiązania są dobre. Eksperymentujmy z tym, nie? Nie wiem, mówię, nie jestem ekspertem czy prostu, natomiast na pewno jest jakiś niepokój, że to jest technologia taka z lat 70. trochę i z jakichś powodów się nie przyjęła. Stawiam na to, że to jest problem z pamięcią, ale może są jeszcze jakieś inne, nie? To dosyć młode dzieci. Dobra. Jak wygląda debugowanie? Bo ten Taylor Recursion plus jeszcze dodatek typowania, czy to nie utrudnia debugowania wszystkiego? Pytanie jest o debugowanie. Więc tak jak mówię, zależy na czym kosztujesz ten język. W tym JavaScriptie możesz sobie postawić kropkę. Z mojej perspektywy jest tak, że debuguje się inaczej. Że to fakt istnienia repla, fakt istnienia testów powoduje to, że po prostu bardzo łatwo możesz się wbić do kawałka, który po prostu chciałbyś sprawdzić i na nim na żywo pooperować. Co powoduje, że to jest. Tak, przynajmniej ja tak robię w tej chwili. A IntelliJ jakby, czy jakikolwiek ideach, to jest super. Znaczy ja tylko chciałem dopowiedzieć do tego debugowania, bo może mam trochę praktyki z tym wszystkim. Pewnie. Ogólne pytania o IDE i tak dalej, to widzę tu się powtarzają, to co normalnie programiści robią, to tutaj świat wygląda troszeczkę inaczej. To wygląda raczej tak, że stawiasz sobie... Nie słyszę. No dobra, to może jednak wezmę. Nie włączamy. Halo, halo? Okej. Więc tutaj trochę świat wygląda inaczej. Nie programujemy tak jak zwykle, czyli że bierzemy ten projekt, rekompilujemy go co chwilę, czy sprawdzamy za pomocą debugera, co się dzieje. Tylko bardziej jest to tak, że odpalamy sobie repla w jeden dzień i zamykamy go na przykład za miesiąc. Ten proces cały czas tam stoi, możemy definiować funkcje i je zmieniać w jego przestrzeni adresowej i po prostu patrzeć, jak się to wszystko zachowuje. Budujemy programy inkrementalnie. Nie wiem, jak jest ze wsparciem IntelliJ'a, bo nie używałem, natomiast na przykład w Emacsie jest taki debugger, jakbyście się spodziewali, nazywa się Cedar Debug. Można zatrzymać funkcję w locie, wejść nią, zinspektować, co tam się dzieje, także te narzędzia po prostu są. Super, dzięki. Tak jak mówię, nie moim celem było pokazanie, jaki jest Clojure, bo mało go znam.
chciałem tylko, żebyście zobaczyli, jakie jest to moje doświadczenie, które sprawiło, że zaczęliśmy inwestować swój czas, patrzeć na to, jak to wygląda i że może warto spróbować. To dziękuję. Miałeś pytanie. No? Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Clojure to bardziej ekspresywna i bardziej ogólna wersja Java? Tak, trochę ta prezentacja brzmi. Nie. Ale to na piwie, takie filozoficzne na piwie. To koledzy więcej powiedzą. Dziękuję.